Dzień dobry, witam na kanale po krótkiej przerwie tygodniowej bodajże, która spowodowana była wyjazdami, chorobami, obowiązkami służbowymi itd., itd. Niestety nie zawsze udaje się na czas coś nagrać. Także no, była chwila przerwy, ale wracamy teraz do kieratu i lecimy. Regularnie już powinny się rzeczy pojawiać, a zaczynamy od miesięcznicy, czyli podsumowania kwietnia. Kwiecień ciekawy był. Wybrałem 13 pozycji, ale zaznaczam, że dwie z nich, te dwie pierwsze, będą jeszcze z marca, ale pomyślałem sobie, że są na tyle ciekawe, że trzeba o nich powiedzieć. Zapraszam. Wspomniałem o tym, że choroba też była jednym z powodów absencji, no ale prawda jest taka, że do tej pory mnie trochę jeszcze trzyma, więc jak sobie kaszlnę, ewentualnie coś tam gdzieś będzie słychać w moim głosie, no to wybaczcie, ale jakiś wirus mnie dorwał i męczy mocno, nie chcę puścić. Ale dobra, lecimy. Marzec to dwie propozycje jeszcze, które nie wiem jakim cudem gdzieś ominąłem i w marcowej miesięcznicy ich nie było. Znaczy, o ile drugą to wiem, ale pierwszą, Perunwit, to nie mam pojęcia, dlaczego ominąłem. No ale ominąłem i teraz nadrabiam, bo powinienem nadrobić, bo Perunwit po 10 latach powrócił ze swoim 7. pełnowymiarowym albumem Escape the Ragana. Bardzo, bardzo dobry krążek, bardzo rozbudowany, bardzo zaawansowany muzycznie, co nie zawsze było przecież standardem, jeśli idzie o Perunwit. Także bardzo polecam ten album, bo myślę sobie, że to jest najlepsze dotąd dzieło Araj Spółki. Bardzo, bardzo klimatyczna sprawa. Drugą rzeczą, którą pominąłem, Spirit of War francuski. No i tu akurat mogę się trochę usprawiedliwić, bo to chyba i tak dopiero w kwietniu wskoczyło do sieci. No a tam jednak zbieram te informacje głównie. Francuski Spirit of War, który wydaje epkę, debiutancką epkę Eden et Holocaust. Francuski jest tytuł, więc no wiecie, wybaczcie. W Spirit of War grają też panowie z innych uznanych zespołów francuskich i przypominają sobie w Spirit of War stare dobre lata swojej własnej sceny, ale nie tylko swojej. Generalnie bardzo mocno jest to osadzone w latach 90. Pełne nienawiści, bezkompromisowości. Naprawdę dobry black metal z nutką klimatu, trochę dobrego klawisza tam jest. Polecam bardzo Spirit of War. A teraz przechodzimy do kwietniowych propozycji. Oczywiście wszystkie one wypisane są pod filmem, jakby co. My komuś się nie chciało oglądać mojej mordy, to wystarczy, że sobie przeczyta. No, bo to na pewno jest przyjemniejsze i trwa krócej. North powraca i to jest powrót z jednej strony na tarczy, a z drugiej strony jak najbardziej z tarczą. North powraca w Pagan Records. To też jest w ogóle kolejna wielka sprawa, no bo nie dość, że powraca North, no to Pagan Records wreszcie wydaje coś dobrego. Oczywiście trochę teraz przesadzam, ale no, nie oszukujmy się, po wielu, wielu latach świetności Pagan Records poszło w takie dziwne rejony i zaczęło wydawać rzeczy co najmniej dziwne, natomiast wreszcie pojawia się nam coś naprawdę ciekawego. No i jest to powrotna epka North, We Are, We Remain. Panowie tym tytułem, rozumiem, zaznaczają, że cały czas żyją. No i dobrze, bo to już 12 lub 13 lat, zależy jak na to patrzeć, 12 od Splitu, 13 od Pełniaka, czyli bardzo, bardzo długo. No i mówiłem, starczą i natarczy, no bo wszystko tu jest fajnie poza perkusją. Nie wiem, co się stało z tą perkusją. Ktoś coś mocno nie pokręcił, tak jak należy, tymi gałkami. No brzmi to dramatycznie i powiem szczerze, że psuje dosyć mocno odbiór. A materiał jest naprawdę świetny. Pograny tutaj gitarowo jest naprawdę dobrze. Jest masa złości, masa nienawiści, masa jadu. Bardzo fajne teksty, które są akurat wierszami poety XIX-wiecznego. Naprawdę dobre to jest. Tylko ta perka. No ale
uwypuklę się i rozwinę w recenzji, która oczywiście na kanale będzie. Tai Killing Hand wydaje drugie demo X-Axar i bardzo dobrze, że je wydaje. Znowu tylko na kasecie, ale najważniejsze, że wydaje, bo Tai Killing Hand to jest świetna rzecz i po Scarlet Ceremonies zebrali masę bardzo dobrych recenzji. X-Axar wychodzi znowu w Garazelu. Recenzja oczywiście będzie na kanale już bardzo niedługo. No bo nie mógłbym sobie darować. Z Polski do Finlandii Regere Sinister. Regere Sinister to fiński duet, który do tej pory wydawał tylko i wyłącznie splity i demo. A wreszcie postanowili wydać pełniaka. I bardzo dobrze. Zatytułowany on jest Inside the Eye of Horned Wings. Bardzo dobra rzecz, pełna totalnego mroku, smoły, siarki, diabła, kociołków i tak dalej, i tak dalej. Niespieszna, ale tak po prostu mroczna. Regere Sinister pokazuje, że ten pełniak to w dobrym momencie przyszedł. I naprawdę oni, myślę sobie, że teraz to już polecą, bo to jest bardzo ciekawy projekt, który nie do końca chyba mógł na tych wcześniejszych formatach pokazać swojej potęgi, a teraz to wreszcie zrobił. Wydaje Nuclear Warnow, więc łatwo będzie to, myślę, dostać u nas. Korpituli to jednoosobowy fiński projekt, trzeci album, Pohjola, którego okładka już nam dużo sugeruje, ale jak w ogóle z Korpituli jest tak, że okładki dużo sugerują, bo poprzedni materiał, którego okładka też sugerowała symfoniczny, znaczy którego okładka od razu sugerowała symfoniczny black metal z lat 90. i tak to właśnie był. Świetny album zresztą, naprawdę świetny album. Bardzo niezauważony mam wrażenie i bardzo szkoda, bo to jest naprawdę bardzo dobry kawał grania. No i spodziewałem się czegoś podobnego. No oczywiście, gdy zobaczyłem okładkę Pohjoli, to już wiedziałem, że będzie coś innego. No i jest coś innego, bo na tym albumie Korpituli, okej, zostawia trochę tej symfoniki, ale jednak obudowuje to wszystko tą fińską tanzbudą, ale ta tanzbuda jest dosyć mocno ludowa, folklorystyczna, ale nie tylko. Natomiast jest tutaj dużo potupajek i takiego trochę bardziej skocznego black metalu. Elemental. Elemental wydaje swojego pierwszego pełniaka Nightburn. Elemental to projekt człowieka, który ma też Circle of Ouroboros, Keresh. Związanych projektów ma dużo, wydaje bardzo dużo, bo jak sobie zobaczycie, ile rzeczy wydał Circle of Ouroboros, to wam włosy dęba staną. A on jeszcze ma Elemental. Ten Elemental kiedyś dawno temu wydał, jakieś 10 lat temu wydał dwie demówki i było o nim cicho. No i teraz przychodzi pełniak i ten Nightburn to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry materiał, takie fajne granie do przodu, pełne energii, wcale nie takie fińskie, ale nordyckie na pewno. Z Finlandii do Niemiec i w Niemczech mamy Dautus, który wydaje swój już, który to szósty pełniak. Czyli znowu wracają epiccy bardowie z głębin kopalni. Oczywiście troszkę teraz mnie poniosło, no ale już sama okładka pokazuje, o czym będzie ten album, zatytułowany zresztą Uranium. No ale Dautus to nie nowość, że o górnikach, generalnie o wydobyciu podziemnym na przestrzeni dziejów, bo oni to robią od początku i szczerze powiedziawszy jest to bardzo, bardzo ciekawe. No do tego robią to bardzo dobrze, bo grają taki naprawdę epicki, szybki, fajny black metal z fajnymi, czystymi wokalami też momentami, pięknymi melodiami. Także wiem, że ten album naprawdę jest bardzo dobry. Mówię to w odniesieniu do poprzedniego, który był świetny. Ale ten na razie przesłałem tylko dwa razy, więc trudno jeszcze mi powiedzieć, czy jest aż tak świetny jak tamten. Ale jest bardzo dobry, co najmniej. W Niemczech mamy jeszcze Split. Drängskapur spotyka się z Haxenzirkel. Haxenzirkel, no to myślę, że znana już dosyć nazwa. Panowie gdzieś tam siedzą w tych swoich otchłaniach ciemności i często, gęsto grają właśnie gęsto i bardzo rytualnie. A Drängskapur, też niemiecki, choć nazwa może by tak bardziej jakąś Islandię nam tutaj sugerowała. Drängskapur to też raczej wolne granie, ale takie troszkę bardziej epickie, troszkę bardziej podniosłe. No nie jest to taki mrok jak Haxenzirkel. Trzy utwory, dwa Haxenzirkela. Fajny split, udany, pasuje to do siebie w miarę. A Haxenzirkel jak zwykle poziom bardzo, bardzo dobry.
Co mamy dalej? Stany Zjednoczone, już Stany Zjednoczone, nie, jeszcze mamy Norwegię, przepraszam, jeszcze mamy Norwegię. Infernal Wind, Infernal Wind, Fiende av Lyset. Pierwszy materiał, od razu duży album, ale nie jest to żaden też początkujący typ, bo to jest jednoosobowy projekt, ale to jest projekt pana z Moonshrine chociażby, bo nie tylko. O Moonshrine mówiłem w jednej z zeszłorocznych miesięcznic, bo mi się to naprawdę spodobało. Taki pełen chaosu, pełen rzezi, black metal, pełen szaleństwa. No więc Infernal Wind jest troszkę inny, bo Infernal Wind jest dużo bardziej klasyczny. Oferuje nam bardzo klasyczne podejście do black metalu. Takie, jakie znamy z lat 90. i bardzo dobrze się tego słucham, ten świetny retro klimat, tak bym to określił, bardzo dobre wokale, naprawdę jest ekstra. Z tejże Norwegii wsiadamy sobie w jakiś transatlantyk i płyniemy do Stanów oczywiście, a tam w Nowym Jorku czeka na nas Arbor. Arbor, czyli jeden z tych projektów Taurusa i jego kolegów, jak nie ma Felwinter, jak nie ma Gauntlet Ring czy Ateozofii, no to jest Arbor. Arbor wydaje epkę 8-minutową, na której są dwa utwory i tytuł epki to zarazem tytuły utworów. Kiedyś ta praktyka była dosyć normalna. No i akurat nie dziwi, że ci panowie, którzy bardzo mocno odwołują się do starych lat black metalu, zastosowali taki zabieg, zatytułowany to wszystko jest Between Moon Shadows, Our Spirits Veil. No i oczywiście jak to Arbor jest stempel jakości, naprawdę black metal, taki jakim być powinien. Crucifier. Crucifier wydaje swojego trzeciego pełniaka, szaleństwo. Biorąc pod uwagę, że załoga ta gra od 91 roku, no to trzeci pełniak, wiadomo, to jest nic. No ale takie drogi. Oczywiście tak pomniejszych wydawnictw jest sporo i wydają trzeciego pełniaka Led Astray. I tak, z jednej strony jest bardzo dobrze, z jednej strony myślałem, że będzie lepiej. Bo dla mnie Crucifier zawsze był gdzieś tam takim synonimem totalnego bluźnierstwa, totalnej bezkompromisowości. Ale to się już też pewnie skończyło, gdzieś panowie też już mają swoje na karku. I troszkę ten Led Astray jest jakby taki wygładzony, mam wrażenie. Bardzo dobry album, black death metalowy, ale troszkę jest wyczyszczony, wypolerowany. Oczywiście nie za bardzo, ale no nie jest to już ta stara chropowatość i totalna bezkompromisowość. Ale riffowo bardzo dobrze. Ze Stanów do Quebecu i tam kończymy naszą przygodę kwietniową bardzo dobrym materiałem zresztą. Wiadomo, Quebec, no to jest kopalnia niekończących się diamentów i Conifer na pewno jest jednym z takich diamentów. Dopiero co go odkryłem, w ogóle nie miałem pojęcia o tym projekcie, on już coś tam wcześniej wydał, ale teraz wreszcie wydaje pełniaka. Co prawda tylko półgodzinnego, ale jednak jest to pełniak. Uwaga, francuski tytuł, L'Impôt du Sang. Coś w ten deseń i powiem wam, że to jest naprawdę świetna sprawa. Słucha mi się tego wyśmienicie. Jest to szybkie, jest to skoczne momentami, jest bardzo melodyjne, jest chwytliwe, jest przy okazji też wypełnione wspaniałymi akustycznymi wstawkami. Klimatu tu jest co niemiara. Jest w tym tego dużo tej szkoły quebeckiej, tego grania, tej motoryki od nich, ale zarazem dużo więcej melodii i klimatu. Naprawdę słucha się tego super. Bardzo dobra rzecz i mam nadzieję, że Conifer na tym nie poprzestanie. A przy okazji też powiem, że nie jest to kolejny projekt jakichś już muzyków, którzy gdzieś tam już grali od lat. Co tylko pokazuje, jak bogate jest to miasto, ta prowincja generalnie w black metal. No i to tyle, jeśli idzie o kwiecień. No i troszkę też jednak marzec. Słuchamy, czekamy, co przyniesie maj. Trzymamy za maj kciuki. No. Dzięki bardzo. Do następnego.